W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Jahwę, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty. Jest Bóg zastępów, pełna jest wielka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Też moje oczy widziały króla, Boga zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Jahwe, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Czcimy Ciebie, wielki Boże. Wywyższamy Ciebie. Chokarawa lata masera, lata sena maraja. Jeszua lafa katarawa katasera ma. Ela ela szykina lara lafa katawa wynikaneta. Jeszua lafa katawa katasera lera lafa katana. Reuła szykina ma. Akolowo koronowa galawa lasika telehe. Aja szaka katarawa katasera ta. Była ksera ramadala paras. Potężny wielki Elohim, wielki Boże zastępów, wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, Ty, który nas posłałeś, Ty, na którego posłannictwo odpowiedzieliśmy, wywyższamy Ciebie. Szakata, wakata, rafakata, sajara, lamara, kokoto, jorolo, kokoto, sojore, leheme, ekata, wakata, syna, rafakata, kiedenemo, rafakata, sakatera, relatoza, tyla, hakata, rafakata, podnieś swój głos, we
Thank you.
Bogiem wielkim. Serce odbijamy się. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdą nas. Bóg to ma znaczenie. Przełamy krew Jezusa. Ojcze, w imię Jezusa rzucamy każdy krzyk od nogi ludzi. Przez imię Jezus ogłaszamy oczyszczenie Twoją krwią. Ogłaszamy ożywienie Twoim życiem. Ogłaszamy Twoją łaskę teraz nad ludźmi. Niezasłużoną przychylność. Ogłaszamy Twoje zdolności w ludziach. Twoją siłę w ludziach. Ogłaszamy Twoją siłę w ludziach. W ich duchach, duszach i ciałach. W imieniu Jezusa. Wszelki ciężar jest usunięty teraz. Każdy ściśnienie odchodzi. Każdy stres odchodzi. Ja teraz mówię do Ciebie, diable, opresjonujący umysły ludzi. Odchodzisz teraz. Każda moc ciemności odchodzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szyko to lorona wakata la 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 wakata la 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 la. Jezus, Jezus, idź, idź, idź. Uwielbiamy Cię, Jezus. Uwielbiamy Cię. Jedno zdanie, jedna myśl,
Najwyższy Anioł, podnieś swój głos. Jesteś Anioł, jesteś Anioł. Podnieś swój głos. Przypominamy, że Twoją klęskę na krzyżu Golgoty. Przypominamy Ci, że nie masz władzy nad ludźmi. Jesteś pola apostolskim, opus proszę. Odchodzisz teraz, każdy demonie. Odchodzisz teraz. Odchodzi każda słabość. Odchodzi każda choroba. Odchodzi każda bieda. Odchodzi teraz. Przez imię Jezus. Odchodzi teraz. Przez imię Jezus.
odchodzi każdy nauk, odchodzi każde zawirowanie na poziomie proroczym, odchodzi teraz, odchodzą lęki, odchodzą depresyjne myśli, odchodzą teraz przez imię Jezus. Wszelkie demony niedowiarstwa, odchodzicie od ludzi ze Szkoły Apostolskiego. Teraz, teraz, wszelkie obciążenia, odchodzicie teraz, przez imię Jezus, przez imię Jezus, odchodzicie teraz, zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa, odchodzisz teraz, przez imię Jezus, teraz, a kotowa katalaba, nie! Soka nie ma rasa, nie na barka waka pawa rasa. Słuchajmy z nieba diable, słuchajmy z nieba na ziemi, pod nasze nogi, pod nogi Kościoła. Spadłeś z nieba, spadłeś z nieba, spadłeś z nieba, pod nogi Kościoła. W imieniu Jezusa, szakatarana waka teraz emara, to na waka pawa rasa, to na kanala na ojże. Ja proklamuję wzrost na poziomie autorytetów wśród ludzi w zespole. Ja proklamuję wzrost. Szakatala rababa, makatala ramase, jela marata, kietala maresene, panzelene, wody masaje, jela jela hatala rababa, rababa, ramase, jela rababa, ramase, ramasa. Ojcze, ja proklamuję, że odpadają wszelkie zakamienienia, wszelkie twardości. Ojcze, w imieniu Jezusa, wszelkie nierówności odpadają od ludzkich dusz. Przez pola apostolskie, przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Wszelkie problemy finansowe odchodzicie od ludzi w kościele i w zespole. Są! Są! Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Szakatarara, katarara, katarasa, onarara, katarasa.
imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Odtykam go ludź. Odtykam go. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wszelki kłamliwy duch odchodzi teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Duchy lękliwe. Mówię do was, duchy lękliwe. Odchodzicie teraz. Odchodzicie przez imię Jezus. Odchodzicie z zespołu. Zły, które mówicie, że ludzie będą odnosić porażki w różnych dziedzinach służby, w różnych dziedzinach finansów, odchodzicie teraz przez imię Jezus. Szakata la rama zafakata lese. Grema la katera sita la patala mama meha lese. Hakola la la da masyka terebra lese la Jezus. Wszelkie demoniczne siły chaosu i niezrównoważenia. Odchodzicie teraz. Wszelki brak równowagi emocjonalnej. Duchy z tym związane. Odchodzicie teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Thank you.
dobroci ręką Boga dziś prowadzona. Manifestacje, słowa wiary i mądrości.
ogłaszamy poszerzenie języków i ich tłumaczenia. Ogłaszamy jeszcze większą perspektywę proroczą, Ojcze. Przez imię Jezus ogłaszamy rozwój grup ewangelizacyjnych. Rozwój grup stajemniczych. Rozwój perspektywy proroczej. Ogłaszamy, że powstają kolejni nauczyciele słowa. Że powstają kolejni ludzie służby. Oddani przez imię Jezus. Ja teraz przez imię Jezus wzywam, Ojcze, do tego zespołu kolejnych ludzi, którzy będą chodzić w namaszczeniu apostolskim. Ja wzywam, Ojcze, przez imię Jezus. Ja prorokuję do nich z tego miejsca. Przychodźcie. Przychodźcie. Ja z tych ludzi, którzy są w zespole, wzbudzam kolejnych ludzi apostolskich. Ja wzbudzam ich. Ja wzbudzam tych ludzi. Ojcze, przez imię Jezus. Ty jesteś tym, który wyposaża. Ty jesteś tym, który wypełnia mocą. A ja wzbudzam tych ludzi, Ojcze, teraz. Szakima, lapa, patara, lapa, tarada, nasajas. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja proklamuję pomnożenie finansów ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa, my z miejsca apostolskiego otwieramy kolejne drzwi finansów wśród ludzi w zespole. W imieniu Jezusa wzbudzamy kolejne pieniądze. Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. W imieniu Jezusa wzbudzamy to, Ojcze. Kolejne projekty finansowe. Kolejne koncepcje. Ojcze, w imieniu Jezusa, my z miejsca apostolskiego otwieramy teraz drzwi do wielkich tego świata. Ojcze, my mówimy teraz Izajasz, poślij nas do nich, poślij nas. Ojcze, my w imieniu Jezusa, z miejsca apostolskiego otwieramy teraz media, otwieramy telewizję, radia, otwieramy internet, otwieramy wszelkie publikacje. Proklamujemy jeszcze więcej manifestacji naszych mediach. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Ojcze, my poszerzamy i pogłębiamy i wzmacniamy liczebnie te kościoły, które już są. Mówimy jeszcze więcej ludzi w tych kościołach. Jeszcze głębsze objawienie w tych kościołach. Przez imię Jezus. Jeszcze większa siła charakteru w tych kościołach. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ojcze, w imieniu Jezusa, poślij swoich aniołów, aby sprowadzali ludzi do tych kościołów. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Jezus, my zbudzamy kolejne grupy domowe. Zbudzamy kolejne służby. Zbudzamy służby wśród dzieci. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Zbudzamy to, Ojcze. Przez imię Jezus. W niemożliwe. Niech myślą o niemożliwym. Niech marzą o niemożliwym. Niech wyobrażają sobie niemożliwe. Ojcze, modlę się o to. Niech tak będą nastawione umysły. Na niemożliwe. Na niemożliwe. Szaka, ta. Niech ludzie nie racjonalizują. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się, żeby ludzie przestali przede wszystkim racjonalizować. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja mówię, że myślenie racjonalne na drugim miejscu. Ja ustanawiam myślenie w wierze. Myślenie w wierze. Myślenie w wierze. W imieniu Jezusa. Myślenie w wierze. Ojcze, to ten świat chodzi w tym, co jest normalne. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja modlę się o ludzi ze zespole, żeby byli wypełnieni myślami o tym, co ponadnaturalne. Żeby wierzyli ponadnaturalne. Żeby szukali ponadnaturalne, bo ja modlę się, Ojcze, o to. Żeby marzyli o ponadnaturalnym. Niech nie poruszają się w tym, co racjonalne. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja modlę.
kiedy racjonalizm będzie zawsze drugi, ojcze. Niech on to dopełnia, ojcze. Ja pomnę się o to. Szanowni terenie lata presy, no kotowa katala marala masy, tyke me mele tai la katama me mirala la matenera loro, eki mina mena la hajnete, ola ila ila shakina ma, ila 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 shakite, ola ila ila shakana mare ohoa, ya wa shemela la re, Yeshua nela le ashana, Yeshua le amara me mea hamamai, Yesus, 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 większą świadomość indywidualną każdej osoby w zespole.
kim indywidualnie jesteśmy, kim jesteśmy w Chrystusie, jakie mamy zadania, jaki jest cel naszego życia. Ale Ojcze, ja modlę się, aby świadomość tożsamości zespołu, siły zespołu, możliwości zespołu, aby ona rosła, Ojcze, aby była przed oczami każdego z nas, Ojcze. Ola pasjaty, ola baba masa, Ojcze, spasjamy to teraz, spasjamy to teraz, spasjamy to teraz, to jest ten czas, to jest ten czas, ola baba samota, dojrzałość, 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 gra zespołowa, dojrzałość, dojrzałość, rabasji baba masa, odbijamy wszelkie lęk, od każdej osoby, od każdej osoby, od każdej osoby. Nic się nie ominie, jak będziesz ze zboru. Niczego nie stracisz, niczego nie zgubisz. Ola pasji Adama syn, ola pasja Adama syn. Kiedy będę chcę, Ojcze, ja modlę się o coraz większą odpowiedzialność jedni za drugich. O coraz większą odpowiedzialność. Ola pasji Adama, o powieszanie się sobie, o powieszanie się autorytetom zespołu. Siła z ciebie, wolę nikomu się nie.
poddane siostro i poddane ojco, i poddane ojco. Ja usuwam jakikolwiek lęk, jakikolwiek lęk. Przed powieszaniem się ludziom, przed powieszaniem się duchowym ojcom. Oraz czata na kraj, restiana na staraj. Ora na cedery, chociaż zmacniamy, zmacniamy praktykowane realne uczniostwo, realne uczniostwo. I pastorę na stanu. Chciałem ze strony, chciałem ze strony, chciałem ze strony. Świadomość jednej armii, jednego domu, jednej rodziny. Ojcze, zabezpieczamy to teraz, zabezpieczamy to, zabezpieczamy to, zabezpieczamy to. I bez ciebie na stan, uroto kolorę na stanie, uroba świata za jeden dom, jeden dom, jedna armia. Jeden kierunek modlitewny, jeden kierunek wpływu, spójność, spójność, spójność ciała, spójność na etapie myśli, spójność w kierunku modlitewny. Ojcze, ogłaszamy to i zabezpieczamy to, zabezpieczamy to. Spójność, spójność ciała, spójność ciała. MSTG, Maszania na Masarandę, na Masarandę.
najwyższą chwilę. Yeah!
Yeah!
dalsze działania związane z COVID-em. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że ten kraj jest wolny od tej hipokryzji i głupoty. Ojcze, dziękujemy Ci za błędy przedsiębiorców. Dziękujemy Ci, Boże, że restauracje są po cichu otwierane. Dziękujemy Ci, Boże, że ludzie nie słuchają władzy. Dziękujemy Ci, że wysłuchałeś naszych modlitw. Dziękujemy Ci, Boże, za pomoc społeczną. Uwielbiamy Cię, Boże, za to. Wyższamy się, Boże, że ludzie w tym kraju nie liczą się z tym, co władza mówi na poziomie lękowym. W imieniu Jezusa, my od tego Kościoła wypinamy wszelkie lęki nad ludźmi w tym kraju. Wszelki strach usuwamy go przez imię Jezus. Ojcze, modlimy się teraz za Kościołem w Polsce. Ojcze, modlimy się przeciwko wszelką demoniczną siłą religii, która jest w Kościołach, która propaguje lęk, strach, uniżenie przed tymi klęskami, o których mówili władzy. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, proklamujemy przebudowę nad Kościołem w Polsce. Usuwamy wszelkie przeszkody, Ojcze. Wszelkie przeszkody. Przez imię Jezus. Ojcze, uwielbiamy Cię. Łączymy się w swoich modlitwach ze wszystkimi ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha na ziemi, którzy przechylają teraz całą tą pandemię ogólnoświatową. Ojcze, stoimy z nimi w modlitwie teraz, Ojcze. Przechylamy to razem z nimi przez imię Jezus. W każdym kraju, w każdym narodzie. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że ta hipokryzja pada przez imię Jezus. Łączymy się z nimi teraz, Ojcze. Trwamy, Ojcze, w modlitwie z nimi, Panie. Kościele na całej ziemi, tylko tej hipokryzji, która przeszkadza działać Kościołom na całej ziemi, która przeszkadza działać ludziom na całej ziemi. Przez imię Jezus sprzeciwiamy się temu. Sprzeciwiamy się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa.
Jezus. A czy modlimy się o nowe narodzenie? O dawne ewangelizm? Wycierali do Izraela? Wygłosili nam Twoją Ewangelię? Zrywamy ludzkich z oczu Żydów, którzy nie poznali Ciebie. Ogłaszamy odrodzenie duchowe. Na ulicach, w synagogach, w domach. Ogłaszamy, że będą widzieli Mesjasza w synagogach. Thank you.